Zacznijmy sobie vloga, dlatego że siedzę sobie w domu i mimo, że powinnam się uczyć, to nie jest to rzecz, na którą mam aktualnie ochotę, więc będę robiła wszystko, żeby się nie uczyć. Także teraz przyszedł czas na nagrywanie filmiku. Wróciłam do domu już jakiś czas temu, dawno, dawno temu i leżę sobie teraz i totalna chillera. Dzisiaj w ogóle poszłam bez tynku do szkoły, w sensie nałożyłam sobie trochę korektora tylko wokół nosa, pod oczy i tu. Ale jutro, i mam rzęsy jak ktoś, ale jutro muszę przeżyć tak w ogóle bez makijażu. W sensie, jakby, ja nie mam problemu z chodzeniem bez makijażu, ale jest tak jakoś dziwnie, bo się bardzo przyzwyczaiłam, bo w tym roku chyba dosłownie codziennie się maluję do szkoły, więc jak już wstanę i się ogarnę i zrobię skincare i tak dalej, to już tam zrobię rzęsy. I jak już zrobię te rzęsy, to myślę, dobra, to nałożę to. Nie, jak już nałożę to, to nałożę tam do bla bla i po prostu nigdy mi mój no make up day nie wychodzi tak jak dzisiaj. Ale jutro w ogóle bez żadnej szpachy ja nic, dlatego że muszę iść do dermatologa po lekcję, ale to chyba będzie moja już ostatnia wizyta u tej pani i będę zmieniać, bo u mnie w ogóle nie ma żadnego innego w ogóle. Ale pojadę gdzieś tam dalej z moją mamą, bo dzisiaj mi też koleżanka polecała jakąś jedną i w ogóle. I to już nie pierwszy raz, no moja mama właśnie mówiła, że słyszała o niej, więc trzymajcie kciuki, że ta, do której teraz się przypisze, o ile ona w ogóle mnie przyjmie, bo ja nie wiem, czy ona przyjmuje. Ona wiecie, może ma jakieś kolejki, maga, nie wiem, nie mam pojęcia, także zobaczymy. Wróciłam sobie właśnie do domu i siedzę sobie, jadłam obiad, oglądam przyjaciół, właśnie nie oglądam przyjaciół, bo kurde, jest ten odcinek, gdy Rachel tam z Rossem tam jakieś mają tą przerwę i Rossem tam potem zdradził i bla 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 i nie lubię tego momentu. To nie jest dobry mood, to nie jest dobry vibe, więc ja tego dzisiaj nie oglądam. No jutro nic nie mam do szkoły, miałam dzisiaj pracę klasową, miałam wczoraj pracę klasową i mam pracę klasową w piątek z matmy. Ale na jutro i na pojutrze nic nie mam, na jutro... Przyszły mi kosmetyki, jakiś taki żel pod prysznic, on tak bardzo ładnie pachnie, taki malinowy. Coś nowego do mycia twarzy, bo to z CeraVe dość wysusza mi twarz i wolę myć tym z CeraVe tylko na przykład wieczorem, a z rana czymś takim. I mam jeszcze taki tonik z Bielendy z witaminą C, kwasem glikolowym w ogóle, więc coś nowego, także znowu nowości kosmetyczne. Patrzcie jakie glow! Nie wiem czy to będzie widać, ale mam zjaraną twarz. Miałam się iść do tej dermatolog, ale lekko zwątpiłam w to, że ona wie co robi, więc ja się do niej nie wybieram. Mam jakąś maść nałożoną, taką moja mama mi dała, z jakąś witaminą A i E, taka bardzo, bardzo nawilżająca właśnie. Jak coś się ze skórą stanie, wiecie, jakieś rany, nie wiadomo co, no to nałożyłam sobie, ale wstałam rano, idę mieć twarz i patrzę, że mam znowu takie czerwone plamy i ja mówię, nie, znowu już było dobrze, przez parę tygodni używałam tą maść co drugi dzień. I ja mówię, to był już ostatni raz. Ja powiedziałam sobie, że jeśli raz ona, jeszcze raz ona mnie poparzy, to ja dziękuję. Widzicie, tu jest takie, tu, ej, to będzie dobrze widać, bo tu jest odcięcie i to jest mój normalny kolor skóry, a to jest, tutaj nakładałam tą maść. Ja nie nakładałam jej pod same oczy i bardzo dobrze, bo nie wiem szczerze, co by się wtedy stało. Już malowałam rzęsy, bo miałam iść do szkoły. Siedzę i sobie oglądam, ale zaraz będę musiała przepisywać lekcje. I to jest chyba najgorsze, jak się zostaje w domu, że trzeba nadrabiać lekcje. To, że mnie nie ma, uważam, że powinno być jednoznaczne z tym, że skipuję to wszystko. Ale wiem, że tak się niestety nie da. Przykra. Oglądam sobie Wyspę Totalnej Porażki, bo nie mam co oglądać, także oglądam sobie to. Jutro do Maka wlatuje Trwal i jutro czy dzisiaj? Dzisiaj! Dzisiaj wlatuje Trwal i tak się cieszę, bo totalnie uwielbiam, także jutro się wybieram. Moja mama odebrała mi paczki z paczkomatu, chwila, żeby nie było adresu ani nic, więc otworzymy sobie je razem. Co ja mam na włosach w ogóle? Nie wiem, nie wnikamy, dobra? Szczerze nie interesuje mnie to. Jedyna rzecz, która mnie zirytowała, to to, że na dzisiaj miałam piękne i świeże umyte włosy, bo umyłam wczoraj. A jutro będą dwudniowe, a włosy dwudniowe nie są tak fajne, jak się to... Ogólnie miałam bardzo daremny podręcznik w szkole teraz. Po prostu on od początku był źle dobrany i teraz mamy z inną panią i dosłownie mieliśmy impuls trójka. Na podstawie taki mają. Skończyłam jakoś w miesiąc.
no może nie w miesiąc, no tak w około 2 miesiące, bo też robiłam inne rzeczy, to skończyłam go z moją panią, bo zrobiłyśmy po prostu tylko praktycznie gramatykę i kupiłam kolejny, czyli 4. W sensie, my nie robimy tylko tego, ale na tym tak mniej więcej bazujemy, więc kupiłam sobie właśnie 4, czyli ten kolejny poziom, to jest B2, więc i tak jakoś szału nie ma, a ten poprzedni to serio to był jeszcze niższy, także ja się po prostu bym trochę obawiała o mój angielski ze szkoły, jeśli bym polegała tylko na tym, co robiliśmy. Zamówiłam sobie taką książkę. Jest to książka 101 lekcji, które zmienią twój sposób myślenia. Bardzo chciałam ją w oryginale po angielsku, bo ja nie przepadam za książkami samorozwojowymi, które są przetłumaczone, bo po prostu mam wrażenie, że no wiadomo, tłumaczenie nie oddaje sensu w 100% i wolałabym ją przeczytać w oryginale. Ale nie mogłam jej nigdzie znaleźć w oryginale, nawet na Empiku, więc stwierdziłam, że dobra, z przesady, tak? I tak będzie na pewno fajna. Mam taką intuicję i też widziałam ją na TikToku wiele razy, też dużo osób tą książkę polecało. Jak już przeczytam, to dam wam znać. I teraz paczka z Vinted. Czy ja wam mówiłam o tym, że oni mi ją wysłali do Wieliczki? Tak, chyba wam mówiłam, a może i nie. Ale musiałam zamówić ją drugi raz. Jest to taki, ja się pozbyłam mojego poprzedniego swetra z Ralpha Lorena i kupiłam sobie nowy, bo tamten mi po prostu nie siadał, też kolor, krój i tak dalej, i znalazłam sobie taki ładny różowy. Chciałam trochę inny, ale ktoś mi go dosłownie sprzątnął sprzed nosa, ale ten mi się też spodobał i zobaczymy, jak to będzie. Jak coś, to te sweterki potem bardzo łatwo sprzedać jeszcze raz na Vinted. Patrzcie, to jest taki różowy sweterek. Ale uroczy, o mój Boże. Ej, patrzcie, jakie śliczne. Ma taki właśnie warkoczowy splot i jest przepiękny. Ja go nie wiem, czy będę tak nosiła, jak jest taki zapięty. Myślałam, że bardziej jako taki kardigan, żeby sobie zarzucić na jakiś top czy coś. Fajnie by to wyglądało właśnie z białym topem, ale jeszcze zobaczymy, bo muszę go w ogóle przymierzyć i zobaczyć. Wydaje mi się, że to jest oryginalne, bo ma po prostu tutaj obciętą metkę, tylko z rozmiarem. Także nie wnikam. Nie wiem, może on jest też na przykład z działu dziecięcego, bo wiem, że oni właśnie z Ralpha robią w takim stylu właśnie na dziale dziecięcym, ale mi to kompletnie nie przeszkadza, także sobie go zmierzę. Do tej koszulki to ogólnie baziewnie, ale tak ogólnie to jest mega cute i do białego topu właśnie będzie fajny, ale też żeby sobie go tak zapiąć. W sensie on teraz brzydko wygląda, bo mam taką koszulkę, która jest taka szersza. Uczę się na historię, dlatego że mam dziwne przeczucie, że pani by mnie mogła jutro zapytać. W sensie mam tylko 2 oceny i jest już połowa listopada i ogólnie pani pyta na każdej lekcji i mnie jeszcze nie pytała. I nie wiem, ile osób jeszcze zostało, ale ponoć pyta na razie jeszcze tylko osoby, które mają właśnie po 1 ocenie, więc powinnam się czuć bezpieczna, ale czy taka się czuję? No niekoniecznie. Więc nauczę się chociaż z 2 ostatnich lekcji, ale totalnie mi się nie chce. My już mieliśmy dzisiaj iść do tego maka, ale nie poszłyśmy. Jeszcze mamy jutro pracę klasową z matmy, więc ja bym się w ogóle, serio, w ogóle bym się wyrobiła. Także jutro pójdziemy, bo jutro jest piątek, więc zaczyna się weekend. Ale ja tego nie widzę. Naprawdę ja tego nie widzę. Trzymajcie kciuki, żeby mnie nie zapytała, bo jak mnie pani zapyta jutro, to ja nie wiem. Bo nie chcę mi się tego uczyć, tak żebym ogarniała, załóżmy na porządniejszą ocenę, tego się nauczę tak, żebym coś kojarzyła. Zobaczymy, jak to będzie. Jutro jest ta praca klasowa z matmy z tylu tematów, że ja ogarniam bardzo dobrze matmy, ale lekcje po lekcji. Jak robimy jakieś przykłady i podobne przykłady są na kartówce, to dla mnie to w ogóle nie ma problemu. Ale praca klasowa to jest już taki zbiór tego wszystkiego, co się działo od początku roku. I ja za cholerę nie wiem, co się działo od początku roku. I ostatnio na powtórzeniu, jak robiliśmy jakieś rzeczy, to ja nawet tego nie pamiętałam. Także ja nie wiem, co to będzie, ale na razie historia. Chciałam, żebyś tu pomachała. Pora się odezwać. Czy ja mam ochotę to skomentować? Nie. Nie. Naprawdę nie. Mamy piątek i jest to dzień super. Chciałam do domu, bo dzisiaj wychodziłam po szkole. I chwila. I wróciłam po 18 jakoś i pierwsze co do mi się przybrałam. Bluzę i spodnie odpisałam. I mam ochotę po prostu leżeć i spać. W sensie zmyłam jeszcze tynkę od razu. Mam tylko rzęsy. Jakieś resztki, bo się dzisiaj, kurde, utopiłam na angielskim prawie. Dzisiaj zaczęłam dusić wodą. Więc te rzęsy i tak średnio przeżyły. Nie wiem, życzę wam ogólnie miłego weekendu. Zabieram się teraz za montowanie tego vloga, bo po prostu tak mi już dręczycie, kiedy nowy filmik. Także nowy filmik będzie.
teraz ten. I to by było na tyle w tym vlogu. Tak, nie wiem w ogóle co z niego wyszło i nie wiem kiedy ja go nagrywam i ile, ale mam nadzieję, że coś się udało. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo.